Czekaj. Chyba jestem. Dzisiaj co mamy do omówienia, tak? Dzisiaj mamy do omówienia układy specjalizowane raster i koper. My troszeczkę z rasterem się pobawiliśmy, to znaczy się przynajmniej na poprzednich zajęciach już zobaczyliśmy troszeczkę, co to jest raster, tak? No więc raster, dla przypomnienia, tak? To mówimy, że mamy co? Ile tam było tych półobrazów? Znaczy rozważamy w ogóle tylko sygnał PAL, bo gdzieś w dokumentacji, jak zajrzycie, to można też spojrzeć o sygnale analogowym NTSC, który obowiązywał w Ameryce, tak? No to my mamy sygnał PAL. Jak jest sygnałem PAL? Ile jest półobrazów na sekundę? Pamiętacie? 50, prawda? 50 Hz mamy. I te 50 Hz to z czym to współgra? Tak nie wiem, z czym wam się jeszcze kojarzy? Z prądem. No, tym, w których gniazdkach mamy, prawda? To on też ma 50 Hz i ten w Stanach to on ma 60 Hz, więc jest jakieś drobne podejrzenie, że niektóre komputery mogą być wewnętrznie dosynchronizowane do tych 50 czy 60 Hz, tak? Ja z niektórymi komputerami tak jest, w przypadku Amigi nie pamiętam. No dobra, to co my mamy takiego charakterystycznego, jeżeli chodzi o ten raster? Mamy to, że jakbyśmy sobie go narysowali, to ile on ma linii, ten raster? Nie wszystkie są widoczne. To będzie ważne dzisiaj, ile on ma linii. Ktoś pamięta, jakiego to jest rzędu? Po 525. A 525 to miały dwa półobrazy w NTSC. Aha, to było NTSC. Tak. To było NTSC, prawda? Dlatego mówię, że te wideo, które tam potencjalnie mogliście sobie obejrzeć gdzieś na jakiś i oni tam zaciągają po amerykańsku, no nie? To oni będą wszystko NTSC mówili. A my mamy tutaj Europę i mamy swoje standardy, prawda? Więc my mamy ogólnie 625 linii w dwóch półobrazach, ale tak naprawdę to w jednym półobrazie, a tylko tyle nas interesuje, tak? To znaczy się my z punktu widzenia komputera, a przynajmniej nie będziemy używać trybu interlace, więc nas to nie interesuje, tak? W ogóle. Więc my będziemy mieli co? Będziemy mieli 312 linii rastra, a tutaj ile mamy pikseli? Nie wiadomo. Ile chcemy? Przynajmniej w PAL to ile chcemy. No to dobrze, to skoro ile chcemy, to powstaje pytanie, a ile tutaj mamy czasu? W takiej pojedynczej linii. Wiadomo. No ale to jakby się zajrzało do dokumentacji, to mamy 64 mikrosekundy, tak? Jeżeli mamy 64 mikrosekundy, to można sobie sprawdzić również, że Amiga jest jakoś tak taktowana jakimś takim zegarem. 7 MHz, coś w ten deseń, ale oni mówią, że do pamięci, że istnieje takie pojęcie w Amidze, że mamy tak zwane color clocki, tak? Niektórzy mówią to color clocki, ja raczej mówię o tym memory cycle, tak? Że to są cykle pamięciowe, to znaczy się powstaje pytanie, co ile możemy zajrzeć do RAMu. A na razie napiszę do chip RAMu. Zaraz się dowiemy, o co chodzi z tym chip RAMem, tak? Ale to jest na przykład ta Amiga 500, która tutaj jest, to ona ma tylko chip RAM, prawda? Ma 2 MB chip RAM, bo taka trochę podkręcona jest tam bluetoothem w środku, prawda? ona może co ile może zajrzeć? Co 280 nanosekund, tak? To jak się to policzy tak plus minus, to mi przynajmniej wyszło, że to jest jakieś okolica, przynajmniej dokumentacja też to wspiera, że to jest jakieś 227 cykli na linię. Cykli pamięci, tak? Na linię, tak? Czyli to jest maksymalna, a ile ona jest, a jaką maszynę Amiga? Ilu bitową? 16-bitową, prawda? To wam daje jakieś pojęcie, jaka jest maksymalna przepustowość tej pamięci. Tak? Znaczy maksymalna teoretyczna przepustowość tej pamięci. To znaczy się wszystkie elementy Amigi, one się współzawodniczą o dostęp do pamięci. Tam jest jakiś arbiter, który ustala priorytety.
są jakieś sloty, za chwileczkę będziemy do tego zaglądać. Tutaj mam taki dziwny diagramik, go w ogóle nie widać, prawda? Ale on jest ważny. Dobra, to okazuje się, że z tych 60, no to jakoś tam jest to zorganizowane. Jak się tutaj to coś to podzieli, pomnoży, zrobi jakieś dziwne rzeczy, to chyba wychodzi co? To chyba wychodzi jakieś 454 piksele w Loresie, tak? W niskiej rozdzielczości, a tylko taką będziemy się zajmować, tak? To znaczy się nas interesować będzie jakiś taki, a właściwie to powinienem to w ten sposób narysować bardziej. Tak, to jest coś takiego. Ten nasz obraz widoczny, to on jest gdzieś tutaj. Tak, i to trzeba mieć tego świadomość, on się gdzieś tutaj zaczyna, prawda, gdzieś się kończy. I z reguły to jest tak, że on ma jakieś 320 na 256 pikseli, tak? Widać, że tutaj się coś dziwnego dzieje, to znaczy się my jeszcze nie wiemy, że to jest dziwne, ale tu się coś dziwnego dzieje, to znaczy jak się to zaczyna od zera, to tutaj gdzieś, prawda, uderzamy w granicę 256 i to będzie taki interesujący przypadek brzegowy, dlatego że jeden z rejestrów jest 8-bitowy i on się będzie przekręcać, tak? I nas to będzie boleć, a przynajmniej jak będziemy na prawdziwej Amidze robić, bo przygotuję jakiś prototyp w procesingu, w którym będzie można niektóre aspekty sobie emulować, tak? Znaczy nie będzie można sobie emulować, tylko będą emulowane, jakby chcę zrobić taki prototyp procesingu, który jakby uchwyca najważniejsze rzeczy z tego, ale bez tych szczegółów AMI, że tam jest jakiś bit i tam, prawda, i nam się trzeba chłostać, bo coś nie wychodzi, prawda? To takimi rzeczami będziemy się zajmować na sam koniec, żeby tam, prawda, żeby te dziwności AMI zwalczyć, prawda? A na razie to dostaniecie, postaram się to w weekend zrobić jakiś taki prosty model, w którym jest uwzględnione bitplany, o których co prawda będziemy rozmawiać za tydzień, ale będziemy. No i ten koper i to, co on tam jest w stanie zrobić z tą maszynką, a przynajmniej te najciekawsze rzeczy. Te bitplany są wielkości przez te 20 minut. Te bitplany są takiej wielkości, jak sobie ustalimy. To znaczy takiego rozmiaru, tak? To znaczy się będziemy mieli tam możliwość powiedzenia, gdzie zaczyna się pobieranie bitplanów i od którego momentu się zaczyna wyświetlanie bitplanów, tak? Będziemy o tym mówić na następnych zajęciach, tak będziemy opisywać sobie tam cały ten display window, data DDF, jak to się nazywa, data display fetch register, tak? To one tam są dwa rejestry, start i stop. No dobra, to tak mniej więcej będzie się kształtował nasz raster. No i wiadomo, że z tego rastra to jest tak, że, prawda, znaczy tak czasowo się on reprezentuje, tak? No oczywiście to, co musi zrobić telewizor, tak, czy monitor, no to jak gdzieś tutaj nam spadnie, powiedzmy, bo jeszcze jest coś takiego jak overscan, tak? To znaczy się, że rzeczywiście na ekranie telewizor jest w stanie troszeczkę więcej wyświetlić niż to 320 na 256. Powiedzmy, że jest jakiś overscan, i można sobie gdzieś wyświetlić mniej więcej tyle, tak? To jest taki max, który będzie po prostu widoczny. A natomiast się przyjęło, że 320 na 256. No to można policzyć sobie, że tutaj no to będzie musiał zrobić nawrót. Ten telewizor będzie musiał nawrót tą wiązką elektronów zrobić. No a gdzieś tutaj dojedzie, to będzie musiał, prawda, gdzieś dojedzie, no nie wiem, tutaj, prawda, no to będzie musiał sobie zrobić nawrót w to miejsce, tak? No okej, okay, to chyba z rastrem jesteśmy już oswojeni, prawda? Mniej więcej wiemy. Czyli ty, może zapytam, nie jestem pewien, w sensie ten fragment, który faktycznie rysujemy, to jest 320 na 256, to on jest faktycznie jakby pod prostokątem tego, co wyświetla monitor czy telewizor, czy to jest skalowane jakby na... To, co faktycznie wyświetla, jest w stanie wyświetlić telewizor, jest zależne od każdego telewizora, na każdym telewizorze troszeczkę inaczej to wychodzi. Tak, prawda? Tak, ale on jakby próbuje rysować ten cały prostokąt i on próbuje ten cały przerywany prostokąt rysować telewizor, tak? Okej, okay, trochę
nie rozumiem. W sensie to jest... I powstaje w związku z tym, jak się wyświetla obraz, to powstaje, jak się wyświetli obraz 320, tak, tak, to wokół niego ramka powstaje. Mhm. Tak, w sensie inaczej. Te 64 mikrosekundy to jest razem z overscanem, czyli to jest ten czas nawrotu wiązki, tak? To jest ze wszystkim. To jest cała linia łącznie ze wszystkimi sygnałami synchronizacyjnymi, tak? Okay, gdybyśmy sobie teraz, to ja może to pokażę, tak? Bo to gdzieś miałem nawet. To jest tak, że jak wyjdziemy, to jest PAL Signal Timing. I żeby wam uzmysłowić, to ja troszeczkę to powiększę. To jest tak, że tu widzimy, że mamy, prawda, total period of one line to jest 64 mikrosekundy, tak? To jest wszystko. Natomiast widać, że na przesyłanie danych obrazu są przeznaczone 52 mikrosekundy, tak? To może sobie to zapiszmy na boku i później w trakcie przerwy czy coś, prawda, możemy się jeszcze przyjrzeć tym 52 mikrosekundy. Tak, diagramy, które ja kojarzę, one zawsze pokazywały osobno ten front port, czyli te wszystkie rzeczy, tak. Pan narysował całość i nie byłem pewien, czy to liczyło to. Tak, znaczy to jest pewne uproszczenie, tak? Wiadomo, to jest pewne uproszczenie. No oczywiście, prawda, gdzieś jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, to tak jak pan zdąży zauważyć, że gdzieś tutaj są przesyłane te, tu jest gdzieś ten backport, tu jest frontport, gdzieś jest sygnał synchronizacyjny, gdzieś jest ten color burst palu, prawda, i inne sygnały, no ale to jakby to już jest tak niskopoziomowe, że raczej nie ma potrzeby w to wchodzić, tak? Ale to jest dobre pytanie. No to dobrze, to tak się, czyli tak naprawdę z punktu widzenia Amigi, prawda, to my mamy cały ten obszar do dyspozycji, tę przerywaną linią, ten tak zwany overscan. Natomiast konwencja jest taka, że 320x256 w określonych pozycjach, dlatego że większość telewizorów jest w stanie to rozsądnie wyświetlić. Tak, natomiast overscany są zależne. Jakby ten obszar. Tak, to jest ten TV safe area, czy jak to się nazywa? Tak, 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 tak. Że to jest taki, że te wszystkie telewizory są skalibrowane, żeby to móc wyświetlić, tak? Ten środeczek. A zresztą to nie wiadomo, prawda? Mhm. W szczególności każdy może sobie przyjść, prawda, ze śrubokręcikiem do swojego monitora i tam, prawda, z jakiś potencjometry i tam może prawda, i zmniejszyć, zwiększyć, prawda, i różne dziwne rzeczy zrobić. Dobra, to jest nasz bohater, to znaczy się na to będziemy renderować. Tak? I na razie jeszcze nie wiemy, jak renderować. No będziemy być może stawiać jakieś piksele, ale być może będziemy w jakieś inne też sposoby renderować. Tak, tak a propos stawiania tych pikseli, to Amiga jest to wyjątkowo zła. Stawianie pojedynczych pikseli. I to można sobie bardzo, bardzo szybko się można o tym przekonać. To znaczy się, jeżeli sobie teraz pomyślimy o jakiejś instrukcji, która ustawia bit w pamięci, to ta instrukcja pewnie bierze 16 cykli, tak? Ile trzeba bitów ustawić? No powiedzmy, że mamy 16 kolorów na ekranie, to ile trzeba bitów ustawić na jeden piksel? 4, prawda? No to mamy 4 razy 64 cykle, tak? No i tak się składa, że mamy również w danej linii 454 cykle naszego biednego 68 tysięcy. To ile tak pikseli na linii jesteśmy w stanie postawić? Niedużo. Nie potrafię liczyć, ale to będzie, nie wiem, ile tam. Z 10 nie będzie, no nie? Mało, prawda? A więc będziemy musieli to robić sprytniej. Tak, to znaczy się takie naiwne stawianie pikseli nic do niczego nas nie doprowadzi. Tak, to będzie trzeba to zrobić jakoś lepiej. No dobrze. Zobaczmy, co ja jeszcze tam mam w swoim spisie. Pięknym. Aha, jeżeli chodzi o specyfikację samego komputera, to nas dzisiaj troszeczkę zaczyna już obchodzić, to my sobie już o niej rozmawialiśmy gdzieś tam na początku. Ale może warto przypomnieć dwa takie aspekty. To znaczy się, po pierwsze, w takiej standardowej konfiguracji Amiga ma 512 KB pamięci chip i zaraz sobie powiemy, co to jest,
i tak zwanych 512, no nie tak zwanych, tylko tak zwanej pamięci. No właśnie, i tutaj są pewne kontrowersje. My ją nazwiemy tą pamięć slow, niektórzy ją nazywają no to wszystko zależy, tak? No nie, to znaczy się, akurat w Amidze 500 to zależy, gdzie te 512 jest zamontowanych. Czy jest pod specjalną szynę zamontowanych i wtedy ona jest slow, czy jest bezpośrednio pod szynę procesora i wtedy ona jest fast. Pod tą szynę, gdzie tam jest Ankus, to wszystko. Tak, to znaczy się, tutaj jest taka klapka spod spodu i tam jest taka szyna, która jest podłączona do czego? Do tych wszystkich układów specjalizowanych. Jak jest podłączona do układów specjalizowanych, to mimo to, że układy specjalizowane nie są w stanie się dostać do tej pamięci, to arbiter szyny pokrywa również tą pamięć. Super bezpośrednio nie może, tylko on musi przez te arbitry. Tak. I w związku z tym ta pamięć jest tak wolna jak pamięć chip, tak? Co może być niezbyt fajne z punktu widzenia procesora. No ale trudno, taką mamy, czyli to jest taka nasza bazowa konfiguracja, tak? Oprócz tego 68 tysięcy i całej tej reszty. No dobrze, to chyba jeszcze nie powiedzieliśmy. Aha, czyli widać, że z grubsza 320 na 256 to. Ile maksymalnie może być kolorów na ekranie? To znaczy się według producenta. Tak? To zależy od trybu chyba, w którym sobie... No tak, no ale sobie tak powiedzmy, że jak rozważamy tylko tryb 320x256, to ile kolorów maksymalnie na ekranie producentowo? Ale producent to się Amigi? Czy... No Commodore, prawda? Ile tam mówił specyfikowo? Ile? Ile jest kolorów w palecie? No bo... 256? Co? 256. No, przez co? Aha, w sensie... Wszystkich kolorów, dobra, wszystkich kolorów, tak wszystkich kolorów jest 4096 i to jest po prostu RGB po 4 bity na składową, tak? Czyli trochę tak biednie, ale w sumie jak na komputery z tamtej epoki to całkiem nieźle, że RGB, tak? Co Atari miało chyba 3, Atari ST miało chyba 3-bitowe, tak? No to już 4 kolory. No tak. A Commodore 64 w ogóle nie miał palety, miał analogowo określone kolory i już. Znaczy miał ustaloną paletę, ale na każdym wyświetlaczu się różniło. No, ale dało się żyć. No dało się żyć, no dobra, ale ten, czyli mamy 6 bit planów maksymalnie, bit planów, przy czym rejestrów kolorów jest 32, tak, 32 rejestry kolorów, no ale ktoś mówi 6 bit planów, to jest 2 do 6, 64, prawda? No więc ogólnie rzecz biorąc, tryb jest taki, że jest 32 kolory tutaj, prawda? Natomiast jeszcze jest taka sztuczka, że i to się nazywa tryb extra half bright, że jakby jest 32 kolory, znaczy 32 rejestry, a tutaj są takie rejestry cienie, można sobie o tym tak pomyśleć. I one dzielą kolor na dwa, to znaczy się robią go takim przydybionym, tak? To znaczy się, możemy sobie o tym pomyśleć, że wszystkie składowe są podzielone przez dwa. No to nie wiadomo, czy to jest rejestr, to być może jest jakiś taki feature analogowy na zasadzie, że tam jest po prostu jakiś rezystorek, jakiś dzielnik napięcia i prawda, i on to robi. No nie wiadomo, prawda, jak to jest zrobione, znaczy ja nie wiem, jak to jest zrobione, ale czyli na ekranie, jeżeli chcemy dysponować swobodnie wszystkimi 32 kolorami, no to jest tak, warto jeszcze wspomnieć o tym, że ramka ma zawsze kolor 0. Tak, więc jeżeli ustawimy kolor 0 na biały, no to będziemy mieli białe tło, tak. A te 32 to są, w jednym scanline możemy mieć wszystkie 32, czy? Znaczy, w jednym scanline to ogólnie możemy mieć sporo, tak? No, możemy też między scanlinami sobie kontrolować. Możemy sobie zmieniać tą, znaczy, jeżeli nie chcemy używać trików związanych na przykład z koperem, o czym dzisiaj będziemy mówić, prawda? No to jeżeli nie używamy kopera, tylko po prostu zdajemy się na wyświetlajkę do bitplanów, no to jedyne co mamy, no to mamy max 6 bitplanów i mamy 32 rejestry kolorów, kolory są
12-bitowe, tak? Ale takie sztuczki, które nie wiem, gdzieś tam kojarzy z NASA, że... Dzisiaj będziemy o tym mówić, a dzisiaj to będę pokazywać, prawda? No, także spokojnie, jasne, że będziemy się właśnie bawić koperem i będziemy patrzeć, co to znaczy. Dobra. To jest ważna rzecz. No jeszcze przypominam taką kolejną ważną rzecz, że mamy, i to jest chyba ważne, że mamy 880 kB na dyskietce. Przy czym, jak się na być może na jakimś tam 10 czy 11 zajęciach okaże, to jest dosyć arbitralne, dlatego że teoretyczna maksymalna objętość dyskietki to jest chyba 1000. Nie pamiętam, ale to jest jakiś 1 megabajt, tak? Ale to jest maksymalna teoretyczna, natomiast oni troszeczkę zmniejszyli ją, dlatego żeby tolerować prędkość obrotową różnych napędów, a tam jest rozrzut nawet tolerancja plus minus 5%, więc musieli sobie to jakoś zorganizować, żeby im się to nie psuło, jeżeli będą dostarczać stacje dysków, różni producenci, różnie skalibrowane te stacje dysków, tak. A czy komodor swoje stacje dysków ma też do Amigę? Nie. Te stacje dysków, one są na tyle kompatybilne z pecetowymi, że część pecetowych po prostu można wziąć, tam jakąś zworkę gdzieś dolutować i po prostu włożyć do Amigi i one może działają. Może im się po tych biednych stacjach dysków z 64 chciało? Nie, myślę, że nie. Dobra. Okej, to sobie mniej więcej opowiedzieliśmy o tym, czym jest raster. Nie mam długopisu. Czy mógłby ktoś mi udzielić długopisu, żebym mógł sobie odhaczyć punkciki? Odpowiedzieliśmy sobie mniej więcej, czym jest chip, czym jest pas. Okej, czyli chip to jest taka pamięć, do której mają dostęp wszystkie układy specjalizowane. Czyli jeżeli chcemy wyświetlić jakąś grafikę, musi być w chipie. Jeżeli chcemy odegrać jakiś dźwięk, musi być w chipie. Jeśli chcemy, żeby koper nam przeczytał koper listę, jeszcze nie wiem, co to jest koper lista, to ona musi być w chipie, prawda? Wszystko dla układów specjalizowanych musi być w chipie. Dziękuję. Dobra. Czyli mamy taką zasadę. Ok, raster sobie mówiliśmy. Pozycja promienia rastra, no to mniej więcej widać, o co chodzi, tak? Będzie gdzieś jakiś rejestr w naszej maszynie, który będzie śledził tą pozycję rastra, prawda? On się tam pewnie jakoś będzie nazywał, kurczę, tak z pamięci, VPOS V i VPOS H. No właśnie, to powiedzmy, że mam jakieś niejasne skojarzenia nazw rejestrów. Gdzie teraz rejestrów szukać amigowych w ogóle? Gdzie jest dokumentacja do tego wszystkiego, prawda? No dokumentacja jest na takiej stronie, ktoś sobie zadał troszeczkę trudu, żeby przekonwertować taki dokument w postaci książki. Ja może tą książkę przyniosę. Tak, Hardware Reference Manual. I to wszystko tutaj jest, tak? To znaczy się mamy tutaj, mamy na takiej stronie, może ja tą stronę tak po prostu tutaj kładę, mamy taką stronę o właśnie taką i tutaj są różne podręczniki, no ale jeden to jest Hardware Reference Manual, no i to jest nasza Biblia, prawda? To znaczy się tam jest wszystko oprócz tego, czego tam nie ma. jest parę nieudokumentowanych bugów, feature'ów w chipie, czy w chipach amigowych i można sobie tam, prawda, coś od czasu do czasu robić. No więc mamy summary, alphabetical order, tak, i tutaj mamy te wszystkie rejestry jakoś wpisane, no i co, i chyba miałem jakieś niejasne, tu jest VPOS R, czyli to jest co, to jest read vertical most signal, aha, czyli to jest VPOS, a gdzie jest ten drugi? Pewnie HPOS. O, no jest, no są dwa rejestry, troszeczkę inaczej się nazywają, znaczy nazywają się VHPOS-R i VPOS-R, tak? Już tylko przełączę kamerę. Jak to się robiło? Czyli co, mamy VHPOS i VPOS-R. I czemu jest R na końcu? Okazuje się, że są rejestry w wersji do odczytu i są rejestry w wersji do zapisu. Są niektóre rejestry, które tylko i wyłącznie można czytać. Oczywiście no, ktoś mógłby zadać pytanie, no ale czemu można zapisywać pozycję rastra, tak?
Nie wiem. Nie wiem, prawda? Ja nie korzystałem z tego. Ja tak mocno nie hakowałem tego układu, więc nie wiem, czy można tym coś osiągnąć, ale może ktoś mnie oświeci po wykładzie. No dobra. To co? To może byśmy. Aha. No dobra, to zaraz sobie jeszcze do tego powrócimy. Dobrze, to może. Jeszcze spróbujmy jedną ciekawą rzecz zrobić. Otóż może sobie wyświetlmy, gdzieś tu był jakiś taki obrazek. Jejku, powinienem był to przygotować wcześniej. Gdzieś się dawało klikać taki obrazek. Ojejku, gdzie jestem? Tu jestem. A. No dobrze, to może zapytajmy się wujka Google. Amiga Custom Chips i jak zrobimy na grafikę, to gdzieś powinien być o właśnie taki niejasny układ, ale gdzieś jest jeszcze jeden bardzo fajny. Kurczę, gdzieś nie przygotowałem się. No trudno. O, jest! Jest. Tak, on przybył jeszcze umieć kliknąć. O! I co, i skopiowałem, i co teraz chciałbym wkleić. I co, nie chce pan otworzyć grafiki na lej karcie po prostu? A nie wiem, nie umiem, prawda? No, już zaczynam być. Otwórz grafikę w nowej karcie. Co, czasami przyznam szczerze, że już zaczynam się czuć, prawda, wykluczony cyfrowo. A mam nadzieję, że mnie to szybko nie dorwie, ale ten. Ale już mam jakieś takie ciągoty, że komputer nie ma basza, prawda, to ja już nie potrafię, więc może rzeczywiście, prawda? Dobra, to posłuchajcie, to co się tutaj ciekawego dzieje? Tutaj troszeczkę widać, co się ciekawego dzieje, to znaczy się widać, że są dwa światy, tak? Jest świat, którym jest sobie procesor i on tutaj jest po lewej stronie, gdzieś po środku tego świata są bufory i jakiś arbiter szyny, właśnie arbitration logic, tak? I od tego momentu zaczyna się ten drugi świat, w którym są te układy specjalizowane, tak? A tu jest świat procesora i w tym świecie procesora to jest tak, że istnieje parę ciekawych rzeczy, tak? To znaczy się, istnieje sobie expansion connector, jakbyście się przyjrzeli tej Amidze, to ono tutaj ma już obsadzony ten expansion connector, to sobie możemy w trakcie przerwy zobaczyć. I tam może być fast RAM. I on rzeczywiście jest fast, bo do niego ma tylko dostęp procesor, tak? Czyli nie jest obciążony tym, co się tam dzieje po stronie układów specjalizowanych. I ma dostęp do dwóch układów CIA. One się tak dziwnie nazywały, prawda? No to jest chyba Complex Interface Adapter, czy coś takiego. I te układy CIA, one dysponują jakimiś timerami, tutaj są jakieś porty szeregowe, to znaczy port równoległy i chyba szeregowy jest podłączony pod jednego, pod drugiego, podłączona jest chyba klawiatura i coś. No tam część peryferiów jest tutaj podłączona, pod te CIA, tak? Ale to są z punktu widzenia takiego wyświetlania, to nie są ciekawe układy, tak? Chyba że czas z nich bierzemy, to wtedy być może na przykład albo do muzyki, czasami muzyka jest, znaczy te timery są używane do tego, żeby synchronizować muzykę, tak? W sensie, żeby było wiadomo, kiedy odpalić procedurę, która ustawi nowe dźwięki do zagrania, tak? Ale to nas raczej nie będzie wchodzić. Tu jest ROM, do nas nie obchodzi. Tu są ciekawe rzeczy, tak? Tu są bardzo ciekawe rzeczy, znaczy się w custom chipie. Mamy tutaj parę dziwnych rzeczy. Zauważcie, co tu się dzieje, że przede wszystkim mamy trochę pamięci, tak, mamy trochę pamięci. O właśnie, prawda? Widzicie, to jest pseudo fast RAM z gwiazdką, prawda? To jest ten, tak, to jest ten slow RAM, prawda? Znaczy on jest w tej samej przestrzeni, jakby on jest tutaj za tymi buforami, za tym arbitrem, do niego całość nie ma dostępu, ale on jest tak wolny jak chip, prawda? Więc on jest pseudo fast RAM. No i dobra, i tutaj jest tak, że my rzeczywiście z procesora możemy do tego RAMu sobie tam zaglądać, ale ogólnie Agnus bardzo lubi i Paula bardzo lubi też zaglądać do tej pamięci.
Więc tu są jakieś kanały DMA i tych kanałów DMA jest dosyć dużo. Tak? No i co to są za kanały DMA? No na przykład pobieranie bitplanów, tak? Czyli pobieranie danych do wyświetlenia. Mamy ten nasz układ Copper, którym się dzisiaj będziemy zajmować. On ma Copper listę i instrukcje tych Copper, w tej Copper liście on też będzie sobie pobierać z tego chip RAMu. Paula będzie pobierać dane do tego, żeby zapisać na dyskietkę, albo będzie czytać z dyskietki i będzie wkładać do tego naszego chip RAMu, tudzież Paula jeszcze odtwarza dźwięki i te dźwięki też będzie musiała sobie z tego chip RAMu zasysać. No i Agnus, co on jeszcze ma takiego ciekawego? Agnus ma wewnątrz układ Bliter i ten układ Bliter będzie służył w dużym uproszczeniu do kopiowania obszarów, a aczkolwiek później sobie zobaczymy, że to jest grube niedoszacowanie jego wartości, tego co można z nim robić, jak go można pohakować, tak? W szczególności Agnus będzie wysyłał informacje, będzie czytał z pamięci dane do wyświetlenia i będzie no, co piksel wysokiej rozdzielczości będzie przygotowywał wartości RGB i wysyłał je szyną do Denis, tak? I Denis to jest ten układ, którego zasilamy tym RGB i on to konwertuje na sygnał analogowy i wypuszcza w świat, tak? Czemu jest ta RGB? Nie wiem, czemu jest ta strzałka do Pauli. Ale może mi się przypomni, tak? Pytanie, jak Agnus czyta dane z RAMu? Z tego, czyli z chip RAMu. Ale nie ma strzałki do niego. No... Nie, idzie tam... Chip data. Kurczę, to jest bardzo dobre pytanie, ale no pewnie wiem. To znaczy te rysunki no, są takie, jakie są, prawda? No, na pewno czyta. Musi stamtąd czytać i musi tam pisać, bo w środku Agnusa jest Bliter. A Bliter potrafi i czytać, i pisać, tak? Mhm. Więc zdecydowanie... A to jest ciekawe, ja muszę zajrzeć do książki, czy w książce też mają takiego babola na tym rysunku, tak? Ale dobra, dzięki za spostrzegawczość. Okej. Okay. To są nasze układy specjalizowane i mniej więcej sobie w takim świecie żyją. Tak, pozycję promienia rastra właściwie mamy pokrytą. Timingi dla sygnału PAL, no najbardziej nas obchodzi, z tych timingów najbardziej nas obchodzi te 64 mikrosekundy i to, że ten nasz color clock to jest 280 nanosekund. To są te rzeczy, które są dla nas najważniejsze. No i dobrze. I teraz jesteśmy tak przygotowani, to możemy już wchodzić w temat Coppera. Co to jest Copper? Copper ma swoje źródło, tak naprawdę w platformach Atari. Tak naprawdę te pomysły jakoś wywodzą się z Atari. Z tego jak było programowane Atari 2600, z tego co pamiętam, a potem jak to zostało troszeczkę ucywilizowane w serii tej Atari tych 8-bitowych, tak, komputerów tamtych 400, 800, 65 i tak dalej. No i ten pan, który się tym zajmował, który to się chyba nazywał Jay Miner, to on w pewnym momencie się tam jakoś popsztykał i oni założyli tą firmę, która robiła Amigę i ostatecznie została kupiona przez Commodora, tak? Bo Atari nie chciało ich wziąć. Ale to były ciekawe czasy, tam się sporo ciekawych rzeczy... Słucham? Się między sobą... Tak, oni się żarli między sobą non-stop, więc to jakby historycznie nie chcę was tutaj... Nie chcę teraz, żeby ta wojna... Commodore versus Amiga, Commodore versus Atari ożyła i żebyśmy, prawda, tym jakoś żeby te emocje wróciły, prawda, skupmy się na detalach technicznych. Więc o co chodzi z tym Copperem? No, idea jest taka, że jak mieliśmy ten nasz raster na powiedzmy Atari 2600, to Atari 2600 było co? Było 128 bajtów RAMu? Czy 256, jak 128 bajtów było na kartridżu, coś takiego. Więc tam w ogóle niewiele dało się zrobić. I tam
Ale tam była taka fajna technika programowania gier, która polegała na czymś, co się nazywa Riding the Beam. Chodzi o to, że procesor był zsynchronizowany z promieniem rastra i ci programiści biegli tam, liczyli te cykle i wiedzieli, że o, to ta instrukcja zajmuje 6 cykli, tamta 5, prawda? I jak się, i że można się na przykład dosynchronizować i powiedzieć, prawda, że powiedzmy, że to jest ten wyświetlany obszar, tak? To tam można, prawda, a teraz już wiem, że jestem w tej linii rastra, to coś tam zacznę robić, tak, prawda? Nie było nic, co by nam pozwalało stwierdzić, w jakim miejscu na ekranie jesteśmy, więc wszystko trzeba było sobie policzyć. Tak, wszystko trzeba było sobie policzyć ręcznie. No ale programiści okazuje się, że tam całkiem niezłe rzeczy potrafili robić. I są ludzie, którzy nadal robią na BCS-a. No ale idea jest teraz taka, żeby jak się to robi procesorem, to niewiele czasu zostaje na inne rzeczy. To jest trochę głupie, prawda? No to idea Coopera polega na tym, żebyśmy mieli taki procesorek, bardzo prosty, który jest w stanie zaczekać do jakiejś pozycji rastra, powiedzmy, no nie wiem, no gdzieś tutaj, prawda? I coś zrobić. No dobrze, to wiemy, że będzie ten procesor będzie miał co najmniej jedną ciekawą instrukcję. Wait, no ale procesor, który potrafi tylko czekać, to niewiele potrafi zrobić, prawda? Więc może wypadałoby coś jeszcze zrobić. No i to, co można zrobić, to jest druga instrukcja i ona się nazywa move. No i to już jest konkretna instrukcja. Jak można, ale co można move i gdzie można move? No move można zrobić tak, że mamy tutaj stałą 16-bitową i można to przenieść do no custom register, tak? Custom chipset register. Tych rejestrów jest, no nie wiem, ale tak maksymalnie 500, maksymalnie 256 i są 16-bitowe. Tak? No może nie jest zbyt istotne, prawda, ile ich tam jest, ale ich jest 256. Więc jak się odpowiednio Coopera skonfiguruje, to on niektóre z tych rejestrów potrafi zapisywać. No i spośród tych rejestrów Custom Register mamy na przykład takie rejestry, które się nazywa Color 0 do kolor 1. Do kolor 1 to może za mało. 31, prawda? O, to ciekawe. To znaczy się, że można zaczekać, można napisać taki program, taką Copper listę. No Copper lista składa się z tych instrukcji, tak? Można napisać taki program, który czeka do określonej pozycji rastra, po czym wymienia kolor. Któryś kolor. No, jeden z tych kolorów. Ale można też robić inne rzeczy, tak? W szczególności można wszystkie układy specjalizowane programować. Tak, znaczy możemy sobie, można tym zaprogramować litera, można zmodyfikować w trakcie trwania rastra, można zmodyfikować rejestry, które są odpowiedzialne za wyświetlanie bit planów. Co można zrobić ciekawego? No na przykład można zrobić coś takiego, że co drugą linię rastra, tak, czyli tutaj mówimy, tu wyświetlaj normalnie, a jak dojdziesz do drugiej linii rastra, to weź z bitplanami się cofnij o to, co ostatnio wczytałeś. I co to będzie robić? Jak się cofniemy i wyświetlimy to samo, co w poprzedniej linii? No podwoimy linię. Zrobimy, prawda, że podwoimy linię. A co można zrobić jeszcze? No, my jeszcze nie wiemy, ale się dowiemy na następnym wykładzie, że ta maszynka, która pobiera bitplany, to ona jak dojedzie do końca pobierania bitplanów, znaczy to ona za każdym razem jak pobierze dane, to inkrementuje jakiś rejestr, tak? Więc jeżeli tutaj był rejestr ustawiony, ten pobierania i klanów X, no to tutaj będzie ustawiony na X plus 80. Nieważne czemu 80 na razie, prawda? Czy tam 3 plus 40, tak? A może ważne, tak? To znaczy ważne, bo 320 na co? Na 8 to ile to jest?
40. No to 40, to chyba x plus 40 będzie, tak? No bo to będzie adres następnej, następnej linii w bitplanie, tak? I dla każdego wskaźnika bitplanu, czy to się nazywa ten rejs B, P, L, P, T, tam 0 dajmy na to, no to tutaj on będzie miał wartość, tak? To tutaj będzie miał wartość x40. I, no i jedziemy, prawda? I tu x40 i tak dalej, więc widać, że ta maszynka będzie wiedzieć, skąd pobierać pamięć. A gdybyśmy jej tak powiedzieli, żeby odjęła 80, żeby zaczęła od tego miejsca w pamięci odejmować 80 na, po zakończeniu pobierania danych, to co by się stało? No jakiś kawałek obrazu sobie. I ona będzie dodawać te minus 80 na każdej kolejnej linii. Będzie jakby skopiuje to, co było wyżej. No ale minus 80 odbicie będzie. Odbicie lustrzane jakieś? Odbicie lustrzane zrobi. Bo my tak skonfigurowaliśmy, że on zacznie, że on wyświetli daną linię i przesunie się do tyłu w pamięci. I do tyłu, i do tyłu, więc on nam odwróci, prawda? Odwróci to już. Więc widać, że można coś ciekawego robić, rekonfigurując w trakcie trwania. Tak? I to jest ważne, że koperlista, to jest ultra ważny fakt, prawda? Że koperlista wykonuje się, ona rozpoczyna swoje wykonanie tutaj i jak beam, jak nasz promień rastra doleci tutaj, to się cała maszynka restartuje. Bezwarunkowo. Tak? Nie ma zlituj się, tak? Znaczy jak się po prostu z instrukcjami nie wyrobimy, no to trudno, zostaną gdzieś w połowie nasz program zostanie zrestartowany, tak? No dobra, to zróbmy sobie przerwę. Z takich rzeczy jak to odbicie rozstrzane, to na przykład to demo chyba korzystało, co dzisiaj oglądaliśmy. Tak, również. Dobra, to poczekajcie. Ja zatrzymam to. No dobrze, to co? To mamy tą część tej dokumentacji, w której jest napisane wszystko o koperze. My nie potrzebujemy wiedzieć wszystkiego o koperze, wszystkich jego przykrych detali, a jest trochę. To, co potrzebujemy wiedzieć, to, że. To te rzeczy będą jakoś ważne jeszcze. Dobrze, ale myślę, że sobie poradzimy bez. Dobrze, to. Nie, tego się chyba nie da powiedzieć bez tego diagramu. Ja nie chciałem im straszyć tym diagramem, bo on jest troszeczkę straszny, ale chyba jest czas najwyższy, żebyśmy go zobaczyli, bo to jest jeden z kluczowych diagramów. Proszę pana, to jest ten sam, co był w tym Ultimate Amiga Talku? Nie wiem, nie pamiętam, tak? Ale ten diagram jest strasznie ważny i on jest troszeczkę długi, jak widzicie go na kartce, to on tam, prawda, jedzie z tym, prawda, tam prawda, i coś tam się jedzie, I kończy na, ważne, kończy na E0, co też nie jest do końca prawdą. Ale co ten diagram tak naprawdę reprezentuje? Ten diagram prezentuje wszystkie cykle pamięci w danym rastrze i pytamy się, kto rezerwuje sobie czas w którym slocie, tak? Czyli jest ten arbiter szyny i on ma zaprogramowane, jak mam linię rastra, to ja teraz temu daję, albo o ten slot mogą się bić ci, przy czym ten ma priorytet najwyższy, tamten średni, tamten najniższy, tak? I ewentualnie w maszynie czasami niektóre priorytety można przestawić. I tutaj z tego diagramu wynika parę ciekawych rzeczy. Otóż zauważcie, że jest tutaj jakiś podział na. Tak, to są wszystko wartości. To są wszystko wartości, co? Szesnastkowo podane. Więc widać, że są tutaj sloty, które już są zajęte i jest powiedziane, przez co one są zajęte. I tak po prostu jest. Tak? A niektóre sloty są ruchome albo można się o nie bić. Natomiast to, co jest ważne, to, że przynajmniej tutaj na początku zauważcie, że są które cykle brane? Chyba nieparzyste, co? Chyba nieparzyste cykle są brane przez układy specjalizowane. Znaczy, że parzyste są wolne,
nieparzyste są brane przez układy specjalizowane. I to troszeczkę działa, współdziała z mikroprocesorem. To znaczy się mikroprocesor domyślnie bierze parzyste, a układy specjalizowane domyślnie biorą nieparzyste cykle. Tak? Stąd tak długo, jak cykle parzyste nie są zajmowane przez układy specjalizowane, to procesor działa tak, jakby ta pamięć była fast. Tak? To znaczy się pamięć go nie spowalnia. Natomiast jeżeli układy specjalizowane zaczną mu zamykać te białe sloty, zabierać te parzyste sloty, no to on zacznie spowalniać, bo nie będzie mógł wczytać sobie instrukcji, nie będzie mógł wczytać danych na tej instrukcji i tak dalej, czyli będzie spowalniać ten procesor, tak? Okej, to jest jakaś ważna informacja. Białe sloty to są przerwy między tymi. Tak. To są tutaj na przykład widać 8, 10, 12, 14, 16, czyli dziesiętnie. Szesnastkowo 1-0, tak? To są te sloty, tak? No bo tam później coś się jakieś komplikuje, że takie głupie oznaczenia wprowadzają, ale to raczej nie należy na to patrzeć, tak? Tutaj też jest pewna dziwna dziwność, na którą ja się nadziałem robiąc produkcję, że przypisanie pobierania duszków jest w określonych sprite'ach i można tak zaprogramować układy, żeby się ostatnie dwa sprite'y nie chciały wyświetlić. Tak? Ale to jest nieważne. Znaczy, z tego diagramu naprawdę dużo wynika. To znaczy się wszelkie bugi, o których myślimy, mam widzę, prawda, to można ich źródło można znaleźć tutaj, tak? Znaczy, jeżeli nam się wydaje, że coś jest bugiem, tak? to można znaleźć tutaj. Okej, okay, to tutaj na tym diagramie to co jest ważne, to, że oni powiedzieli, że Copper jest maszyną, która musi wczytać, no właśnie, ile on musi wczytać słów, żeby wykonać pojedynczą instrukcję? Co on musi zrobić? Zastanówmy się. Ojej, coś mi wychodzi. Okej, więc on musi przeczytać, żeby wykonać instrukcję, to on musi zająć dwa cykle pamięciowe. I to chyba jest oczywiste, co nie? No bo to jest 16-bitowa stała i to jest 16-bitowa stała. To znaczy się gdzieś trzeba też zakodować tą instrukcję, tak? Mamy jeszcze jedną instrukcję, o niej będę troszeczkę mniej mówić. Mamy instrukcję skip. Ale te dwie są najważniejsze, tak? Skipa mamy jeszcze. Okay. A więc każda instrukcja koperowa składa się z dwóch słów, więc trzeba co najmniej dwa cykle pamięciowe zużyć, żeby wczytać instrukcję, plus trzeba pewnie z cykl wykonywać tą instrukcję, tak? To znaczy się, no bo move wczytuje, znaczy jak mamy move'a, to wczytujemy stałą, wczytujemy rejestr, no ale jeszcze my musimy do tego rejestru zapisać w kolejnym cyklu pamięciowym, prawda? Więc wtedy ta instrukcja bierze, no ona de facto bierze 8 cykli pamięciowych. Tak, znaczy bo właściwie wszystkie te instrukcje biorą 8 cykli, a przynajmniej oni mówią, że 8 cykli pamięciowych bierze. Tak. Co nam daje efektywnie rzędu 50, max 56 instrukcji Coppera na linii rastra. Tak, to jest max, dlatego że część z tych slotów pamięciowych będzie wzięta na coś innego i Copper się nie zdąży tam strzelić. Im więcej będziemy pobierać danych, im więcej będzie w systemie ważniejszych rzeczy niż Copper, tym więcej cykli zostanie zabranych i tym mniej instrukcji będziemy mogli wykonać w danej linii rastra. Ale w szczególności można zrobić tak, że można co 8 pikseli ustawić nowy kolor tła.
co nam daje z automatu, że możemy mieć coś w stylu rozdzielczość 400 na 200, 40 na 256, no 400 to by było na bogato, ale w 12 bitach. Tak? Czyli możemy mieć taką rozdzielczość dziwną. Znaczy to niewiele z tego wynika, ale gdyby się już zrobiło tak, że 256 się podzieli przez 8, to wynosi 32, to już być może zaczyna być ciekawe, w takim sensie, że może stanowić tło dla innego efektu. Tak, że po prostu zmieniamy jakiś kolor i ten kolor jest tłem dla innego efektu, więc efektywnie mamy takie kwadraciki 8x8, i na to narzucamy na przykład bitmapę i zaraz sobie zobaczymy taki efekt. Tak? Ja wam pokażę efekt Tiles 8, jak to jest tam wykorzystane. Tak? No i teraz, czyli taką listę się konstruuje no albo bezpośrednio pisząc do pamięci i te wszystkie bity, tam pamiętając, który bit co znaczy, co jest dramatyczne, prawda? Ja bym nie chciał. Albo mamy jakieś takie procedurki, których ja używam, które po prostu potrafią programowo tam to wszystko wypróć. No można by było sobie też pomyśleć, że jak chcemy zrobić koper listy, to po prostu można jakieś makra w C napisać, które to wszystko przeliczą, żebyśmy się tym nie musieli, prawda, nie musieli bawić. Dobrze. Okej, o ile koper jest w stanie wykonać 56 instrukcji, czyli maksymalnie 56 instrukcji na linię, to jest w stanie oczekiwać na co czwarty piksel Lowresa. To też jest bardzo ważna informacja, czyli możemy go nastawiać w taki sposób, że możemy go nastawić na dowolną linię, jak chcemy robić waita, na dowolną linię, no z tym, że tak powiem, z tym bonusem, że jest jakaś niewygoda w okolicy 250, przejścia między 255 a 256, tak? On jest w stanie, tak jak powiedziałem, poczekać na ile? Aha, to może inaczej jeszcze. Tych cykli pamięciowych, ich jest dokładnie OXE3, czyli 227 cykli pamięciowych na pojedynczą linię rastra, tak? Tak jak wam powiedziałem, ponieważ on potrzebuje 4 cykle pamięciowe, no to automatycznie nam się dzieli przez 4, więc ląduje nam ta wartość 53. Natomiast na jakie pozycje jest w stanie oczekiwać, w sensie horyzontalne pozycje, tak? No, jest nam w stanie oczekiwać na co drugiego color clocka. Tak to jest zrobione od wewnątrz, tak? Czyli efektywnie możemy czekać od 0 do E3, tak? Czyli nic za E3 już nie ma, tam już nie ma żadnego świata, tak? To znaczy się świat kopera, tutaj jest pozycja E3 i tutaj się kończy świat kopera. Więc, no dobrze, to powstaje kilka bardzo ciekawych pytań. No bo mamy tą koper listę w pamięci, instrukcja po instrukcji. No mamy cop ins T, kop lista, prawda, nie wiem, 200 instrukcji tutaj wolnie, prawda? No i tam wpiszemy sobie jakoś te instrukcje. To jak sterminować koper listę? W sensie, no, żeby ten koper nie leciał dalej i nie wykonywał jakichś losowych instrukcji, które są dalej po tej tablicy składowane w pamięci, tak? Tutaj jeszcze trzeba by było napisać chip, żeby kompilator wiedział, w jakiej sekcji to umieścić, tak? No nie wiem, no. Moglibyśmy dać waita na jakąś pozycję, którą już przejechaliśmy, czyli na przykład na początek sam. No to wtedy... Wait działa w ten sposób, że on ma komparator, ale ten komparator to nie jest takie równa się, tylko to jest większe lub równe. Tak? To jest ważne. On czeka tak. Okay. Czy vertical position jest większe niż nasze x? Czy horizontal position jest większe, równe niż nasze, tu x raczej powinno być y, tak, niż x, tak, więc on czeka na coś większego, tak, no jest metoda. Waiter 4? Okazuje się, że żeby sterminować koper listy, to jest jakiś taki trik, który polega na tym, że mu się mówi, że trzeba poczekać gdzieś tutaj,
To znaczy się, jak tutaj mamy 255, to trzeba poczekać gdzieś tutaj. Tak? I to nie jest bardzo istotne, ale trzeba pamiętać o tym, żeby sterminować tą kopę listy. Jest odpowiednia procedura, która to robi. Tak? No to jest jakaś taka sztuczka. Tudzież jeszcze jest taki problem właśnie, jak poczekać na którąś z tych pozycji, tak? No to trzeba się, i to też jest jakoś robione w tym kodzie, prawda? I to nie jest strasznie istotne. No trzeba gdzieś poczekać tutaj i już wiemy, że następna instrukcja wpadnie do następnej linii. I wtedy wiemy, że jak będziemy porównywać z Y, to już będzie powyżej 255 linii. To są jakieś takie detale, prawda? To nie jest strasznie istotne. No dobra. Instrukcja skip. Jak myślicie, co robi instrukcja skip? No mamy, prawda, jakąś, mamy tą copper listę, prawda? Jakiś wait, move, można pominąć wait. Na linię rastra? Na linię rastra nie. Znaczy, można zrobić skipa i skip pominie następną instrukcję. Nie wykona następnej instrukcji. Tak? Czyli jeżeli na przykład się spóźniliśmy, tak, to znaczy się skip nam, z tego co pamiętam, on robi coś takiego, że patrzy na linię rastra, znaczy na pozycję rastra, jeżeli pozycja rastra nam przekroczyła jakąś pozycję, to wtedy przeskakuje następną instrukcję. Czyli gdybyśmy się spóźnili, to można. Ja z tego nie korzystam, to tylko tak, że tak powiem, chcę wam powiedzieć, że istnieją możliwości kontroli, że jest jakaś kontrola sterowania, tak? To znaczy się, że istnieje możliwość zmiany tego program countera, tego takich topera. Klasycznych branczy nie ma. Klasycznych branczy nie ma, tak? Klasycznych branczy nie ma, tak naprawdę branche można osiągnąć w ten sposób, i to jest ważne, że w tej maszynie posiadamy dwie koper listy. Pierwsza się nazywa, pierwszy rejestr, który ją przechowuje, nazywa się COP1LC, a drugi się nazywa COP2LC, tak? I teraz myk jest taki, że tak jak wam powiedziałem, jeżeli jest restart całego rastra, to bieżący licznik instrukcji copera będzie ustawiony na to. Tak? A ten jest do naszej dyspozycji. Tak? Więc tutaj możemy sobie umieścić jakby, no, w tym rejestrze możemy sobie umieścić dowolną wartość wskazującą na jakąś instrukcję, tak? No i teraz możemy zrobić tak, że mam jeszcze drugi ciekawy adres, copjump, ciekawy rejestr, przepraszam, copjump i copjump2. I zapisanie jakiejkolwiek wartości do tych dwóch rejestrów, nieważne jakiej, to może być równie dobrze 0, powoduje, że koper następną instrukcję pobierze albo z tego rejestru, albo z tego rejestru. Co to nam daje? Jakbyśmy chcieli zrobić taki fajny skok tutaj? Na zasadzie, że jeśli przekroczyliśmy linię rastra, to skocz nam tutaj. Mecenas. Jakieś pomysły? Już tylko zapytam. Rozumiem, że mamy jeden licznik na te dwie koper listy. Mamy jeden licznik, spod którego sobie koper pobiera instrukcję. Natomiast wiemy, że jeżeli mamy początek rastra, to zostanie zrestartowany koper tym licznikiem instrukcji. Albo zapisując do tych dwóch rejestrów, możemy zmusić kopera do tego, żeby skoczył do program countera, który jest zapisany w jednym z tych dwóch rejestrów, tak? Czyli copjump do tego rejestru, copjump do tego rejestru. Okej, czyli rozumiem, że możemy w pierwszej koper liście zrobić write'a do copjump 2. No właśnie, możemy tutaj zrobić tak, to znaczy się, to jest 32-bitowy rejestr, więc dwóch instrukcji tak naprawdę potrzebujemy, ale to jest przykryte tam makrologią, prawda? Więc możemy zrobić move te nasze PC do COP2LC, tak? Tutaj. Jeżeli było większe, tak? To co tutaj za instrukcję wkładamy?
żeby, czyli tak, chcemy, żeby jeżeli jest większe, to poszło do następnego programu, a jeżeli jest mniejsze, to żeby poszło do drugiego programu. Tak? Czyli tutaj powiedzmy, że to nazwiemy, tą pozycję nazwiemy PCJ, a to nazwiemy PCI, tak? I tutaj wpiszemy PCJ. Skipuje w momencie, kiedy już przekroczymy, tak? Więc chcemy co? Jeżeli przekroczymy, to chcemy iść do PCI, a jeżeli nie chcemy, a jeżeli nie przekroczymy, to chcemy iść do PCJ. W tym momencie po skipie dopisujemy coś do kobudżanku 2 bodajże. No dobrze. Żeby po prostu... Czyli move 0 do kobudżanku 2. Tak? I w ten sposób można sobie realizować skoki, można sobie realizować pętle i inne tego typu rzeczy. No ale mówię, ale to jest tak, że ja tego nie używałem do tej pory, jakby w ramach wyczerpywania wszystkich możliwości, prawda, tej maszynki, to informuje, że coś takiego istnieje. Nie powiedziałem jeszcze wszystkiego o wejcie. Nie powiedziałem wszystkiego o wejcie, dlatego że zarówno, znaczy wejt przyjmuje pozycje X i Y, a te dwie wartości są 8-bitowe. To tak trochę głupio, że się całe prawie 16 bitów marnuje, tak? No tam wait tam jest jakimś jednym bitem oznaczony, że to jest, się odróżnia waita od move'a, tak? W jakiś tam sposób, ale to jest... Pozostaje nam właściwie 15 bitów informacji. Co tu można zrobić z tymi 15 bitami informacji? Można zrobić maski. Że nie porównujemy z całą wartością, tylko porównujemy z kilkoma bitami z tej wartości bieżącego promienia i to powoduje, że można robić takie oczekiwanie modulo ileś. Tak, że po prostu czekamy na co 8 linię, albo co 16 linię, prawda, albo coś w ten deseń, tak? Można tego typu czary robić. Tak? To takie kreski poziome, które były w tym domu poprzednim, to... Nie, to z reguły jest zbyt problematyczne, żeby... Ja rzadko z tego korzystam. Czasami łatwiej jest po prostu dla każdej linii rastra powiedzieć, co chce się zrobić. Po prostu poczekaj na początek linii rastra, tam zaprogramuj rejestry i już. Tak jest najczęściej, aczkolwiek występują jakieś takie warianty. Czyli widać, że move jest bardzo użyteczne. Ogólnie najczęściej się korzysta z waita w takiej najprostszej postaci, czyli poczekaj na określoną pozycję. Czasami się korzysta w taki sposób, że poczekaj na pozycję modulo ileś, tak? Z tego skipa ja do tej pory nie korzystałem. I dla mnie to nie jest jakoś szczególnie przydatne. Być może się jeszcze przekonam do tego, że do czegoś ciekawego może to posłużyć. Dobra, to posłuchajcie, to właściwie pozostała jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja mówiłem, że w tej maszynie jest dużo kanałów DMA. No, co to jest DMA? No to pewnie już wiecie, ale przypomnę, prawda? To jest jakiś taki układ, czy szereg układów, które pozwalają odczytywać pamięć jakiemuś urządzeniu, tak? To znaczy się, jak to się nazywa? To jest Direct Memory Access. Direct Memory Access, czyli jakieś urządzenie poza procesorem możemy zaprogramować, żeby nam robiło odczyty albo zapisy do pamięci, tak? No więc w tej maszynce mamy wiele kanałów DMA i żeby te kanały DMA zaczęły pobierać dane, to musimy im powiedzieć, żeby to zrobiły. Nie ma cudów, tak? W szczególności DMA, przepraszam, Copper ma jeden kanał DMA, tak? To znaczy się ten kanał DMA, ten Copper sobie ściąga instrukcje z pamięci, tak? Z poszczególne słowa. No i trzeba to włączyć, tak? Czyli trzeba jakby aktywować Coppera, tam przestawiając odpowiedni bit w odpowiednim rejestrze, więc to też nie jest nic skomplikowanego, tak? Więc jest taki rejestr, który się nazywa DMACON. Czyli no, DMA control i tam jest jakiś bit odpowiedzialny za to, że wystartuj bitera, od teraz biter działa, albo przepraszam, bitera, albo koper, prawda? I już, prawda? Więc w ten sposób, zaraz zobaczymy sobie jeszcze w kod, prawda? No okej, okay, ja tutaj jeszcze mam napisane, że trzeba by było zobaczyć w kodzie, jak tworzymy koper listę, jak można ją modyfikować i jak ją skończyć.
Obchodzenie ograniczeń instrukcji Coopera, to już wam powiedziałem, prawda, że najgorsze są myki tutaj gdzieś, prawda? Między 255 a 256, ale to są jakieś detale. I przejdźmy sobie w takim razie do moich notatek. To znaczy, że chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli kilku efektom. Dobra? I sobie poanalizujemy, co się tam działo w tych poszczególnych efektach, albo co się dzieje raczej. Ciekawego z punktu widzenia Coopera. Dobra, nie będzie to przyjemne. Koperliście możemy myśleć sobie jako takim bardzo prymitywnym GSL-u? Coś takiego? Tak, to znaczy się, no bo co, do jak robimy w OpenGL-u, to w OpenGL-u też jest tam jakaś display lista, prawda? Mhm. Że my mówimy mu tam jakieś polecenia, mu wysyłamy, mówimy, tu są jakieś, tylko że tam jest przemieszane polecenia z danymi, tak? A tu są same polecenia właściwie. No okej, okay, no mów, w pewnym sensie mów, przenosi dane, tak, ale tak. To jest jakaś taka prymitywna metoda jakiegoś takiego automatycznego programowania jakichś układów, tak? No tak można o tym sobie pomyśleć. No, to widać, że te mechanizmy jakoś się tam rozwinęły dalej. Dobra, to co byśmy chcieli zrobić? Pewnie byśmy chcieli zajrzeć do jakichś źródeł. I pewnie chcielibyśmy jakiś efekt pokazać, tak? No to dobrze, to zacznijmy od efektu Blurred 3D. Tak? Pokażmy ten efekt. Jak ja mam to zrobić, żeby go pokazać? Musiałbym zrobić? Musiałbym chyba go odpalić, nie? Musiałbym go odpalić. To znaczy się, musiałbym wejść tam do środka, do tego Blurred 3D. A jeszcze tylko efekty, tak? Czekajcie, ja nie wiem, czy mam to zbudowane. Widzimy main. Chyba jest wszystko zbudowane. Dobra. Blurred 3D. Efekt Blurred 3D. I make run, tak? I tu się odpala ten efekt. I co? I... Aha, i pchnąłem i przestałem działać. Dobra, muszę bardziej uważnie przynosić okienko. O! No dobra, to jak myślicie? No patrzycie tak na ten efekt. No i tutaj jest jakiś użytek z Coopera zrobiony. Jak myślicie? Co się tutaj dzieje? Jak Cooper jest wykorzystany? Mogę powiedzieć tak, że to, co rysowane jest, to jest rysowany taki sześcian, który się jakoś tam rozmywa, prawda? I to jest rzeczywiście rysowane. Natomiast reszta efektów tutaj na ekranie jest zrobiona Cooperem, tak? Odbicie na dole jest zrobione Cooperem. Tak? To znaczy się dojeżdżamy tutaj ja dojeżdżam do tej linii, a następnie przeprogramowuję pobierajkę bitplanów tak, żeby szła do tyłu, ale żeby szła do tyłu w ten sposób, żeby nie skakała o jedną linię do tyłu, tylko tam co dwie czy co trzy, prawda, żeby tak jakby skompresować to, co jest na górze, tak? To jest pierwsza rzecz, czyli widać, że odbicie lustrzane, fajnie, mamy jedną rzecz. Drugą rzecz, jak myślicie? Ile tu jest kolorów na ekranie? Zmiana palety kolorów, prawda? A więc mi się wydaje, że ten efekt jest albo w 8 kolorach, albo w 16 kolorach zrobiony, tak? To znaczy się te rozmywanie tego sześcianiku, tak? No i tu widać, że po prostu co parę linii rastra, ja po prostu wymieniam koła, mam taki ładny gradient zrobiony w palecie i po prostu prawda, przepisuję to sobie i w ten sposób, prawda, jestem takim oszukistą, prawda, bo zmuszam tam ten sprzęt do tego, żeby no robił jakieś dziwne rzeczy. No dobra, to teraz się przypatrzmy, czy rzeczywiście nasze podejrzenia są słuszne. No i co się tutaj dzieje? Czy widać dobrze ten kod? Ja może go troszeczkę powiększę mimo wszystko. Okej,
to co? To żeby się przekonać, to co najpierw musimy zrobić? Jak mamy efekt, to efekt składa się, jego inicjacja składa się z dwóch etapów. To znaczy, że mamy wgranie zasobów, jeżeli jakieś trzeba dograć, oraz mamy inicjację, czyli tam się alokuje wszystkie zasoby tam pamięciowe, jakieś inne i tworzy potencjalnie jakieś cudawianki. Więc zacznijmy od tego, że po pierwsze, o, coś ciekawego widać, popatrzcie, a linia, wiersz 80 tworzy jakąś nową kopertlistę, czyli tutaj alokuje i tutaj mówię, ile instrukcji będę chciał mieć. Tak? Ha, zobaczmy, gradient height plus gradient width, czyli tyle, ile mam tego gradientu, prawda? No bo to jest jakiś obrazek RGB, prawda? W którym wymieniam ileś tam kolorów, ile kolorów wymieniam, no gradient kroka width, tyle kolorów będę wymieniać, tak? Gradient height, no bo tyle, taka jest, tyle linii będę przepisywać, tak? Tyle kolorów będę, znaczy w tylu liniach rastra będę przepisywać kolory. Tworzę sobie tą koperlistę, później sobie tą koperlistę aktywuję. No i teraz z czego to się składa aktywacja? No po pierwsze włączam sobie DMA, do COP1LC zapisuję pierwszy, znaczy adres pierwszej instrukcji tej koperlisty, po czym czekam na wygaszanie pionowe, no bo czekam, aż mi ten promień rastra zawędruje do góry i wtedy już wiem, że się ta lista, koperlista wykonuje, tak? Więc tak to jest robione. Ale tym się nie musimy przejmować, to jest zrobione za nas. Znaczy, no w sensie jest procedura, natomiast make copper list to już jest moja, znaczy per effect, to już jest jakaś taka procedurka, tak? Ona mogłaby się zupełnie inaczej nazywać, ale taką mam konwencję. No i tutaj widać, że, pamiętacie, tak, po co jest linia 38? Nic ciekawego, to tam coś tam trzeba zrobić w środku, prawda, jakiś bookkeeping. Linia, czy wiersz 39. Czemu ja zmuszam koper listy do tego, żeby mi zaprogramowała pobierajkę bitplanów? Dziwne, nie? Ja to robię dlatego, że zauważcie, że to, co powiedziałem wcześniej, że te wskaźniki bitplanów, one się przesuwają, one są inkrementowane przez tę pobieraczkę. Więc jak dojedziemy do końca rastra, to one zostały zmodyfikowane. Więc w następnej rastrze ja muszę je znowu zaprogramować, żeby pobierał mi znowu od zera, tak? Znaczy znowu od zerowej pozycji w tym bitplanie, tak? Więc tutaj jest taki, prawda, setup, który się wykonuje raz na Biblanka, tak? Dobrze, co się tutaj dzieje? No to teraz popatrzcie. Wow. No dobra. Okej. Czyli tutaj widać, że będę co ósmy, jak mam wysokość tego ekranu, który jest tam powiedzmy 256, to będę coś robił co ósmy. Co ósmego Y będę robić, prawda? No i teraz widać, co ja robię. Ja każę koperowi poczekać na co ósmy minus jeden, tak, czyli poczekaj mi na co ósmą linię, znaczy na poprzednika co ósmej linii rastra i poczekaj na równiutko jej koniec. Tak, równiutko jej koniec, czyli gdzieś, że tak powiem, każę mu, tak przełączywszy to, tak gdzieś każę mu poczekać gdzieś, no dojedź mi do tej, gdzieś tutaj mi pojedź, prawda? Gdzieś tutaj mniej więcej dojedź, nie? I zacznij wykonywać te instrukcje, które lecą tam dalej i one się będą tak wykonywały, że to jest powiedzmy tam linia, nie wiem, jakaś 120 czy 119, prawda? A to już będzie linia 120. Okay. No dobrze, i co się dalej dzieje? A później bez znieczulenia po prostu wszystkie kolory, tak? Wszystkie kolory. Jestem szczęśliwy, prawda? No dobra, ale to do czasu, bo jeszcze trzeba zrobić to odbicie w pionie, tak? No to jak ja to robię? Robię coś takiego, że znowu czekam do określonej pozycji, w której zacznę odbijać ekran i robię coś takiego. Ta pobierajka bitplanów, o której będziemy mówić za tydzień, ona
posiada te dwa rejestry, których wartość dodaje do parzystych i nieparzystych bitplanów, do wskaźników, prawda? Bo mamy wskaźniki dla 6 bitplanów. Mamy wskaźniki parzyste i nieparzyste. Więc WPL1 mod do nieparzystych dodaje wartość po zakończeniu linii rastra, a WPL mod do parzystych, tak? Czyli tutaj no, po prostu każe mu, przeprogramowuje te rejestry tak, żeby po prostu dodawał, żeby mi szedł do tyłu w tym bitplanie, tak? Żeby go pobierał. Popierał go, znaczy, żeby wyświetlił mi linię, po czym poszedł do góry w pamięci i wyświetlił tam którąś, nie wiem, tutaj 5 ósmych, whatever, nie wiem ile, prawda? Znaczy, jest tutaj dużo takich magicznych stałych i to dobrze, na tym polega troszeczkę, że kodowanie na demoscenie, że jest dużo magicznych stałych, tak? Czy ta stała, czy na tej stałej wygląda dobrze? Dobrze, to tak zostawmy. nie ruszać, nie zepsute, nie naprawiać. No i oczywiście później też muszę pokolorować tego, to odbicie lustrzane, więc tutaj też dalej koloruję. I to jest tylko robione w inicjalizacji, tak? Tak, to znaczy się ja tutaj ja piszę tą kopernistę. Mam po prostu funkcje, które wpisują, prawda, programizja, wpisuje ją do pamięci, a później już ta kopernista żyje własnym życiem. Tak? Żyje własnym życiem i po prostu się, ja się po prostu tym nie martwię, tylko po prostu sobie, gdzieś tutaj jest taka pętla render, będzie, nie wiem czy ona będzie ładna, czy będzie brzydka, nie sprawdzałem. O, tu mamy pętlę render, tak? Znaczy się, ta pętla tego efektu jest, w tej pętli jest wykonywana ta procedura render co klatkę, tak? Co klatkę efektu, więc widać, że tutaj w ogóle, no okej, okay, no coś jeszcze ciekawego się dzieje, ale nie chcę o tym mówić, tak? To znaczy się tutaj widać, że jeszcze modyfikuję kopernistę, tak? Czyli w locie można też modyfikować tą kopernistę. Jeżeli dobrze pamiętam, nie będę wam tego tłumaczyć. Nie dzisiaj. Ja chyba wiem, co tutaj jest robione, ale nie chcę się tym chwalić, tak? Dobra. To jest jakby pierwsza ciekawa rzecz. Co można jeszcze, co ciekawego jeszcze można zrobić? Co można jeszcze ciekawego zrobić? Podwajanie linii już nie jest tak super ciekawe. Wydaje się, że plazma może być dosyć ciekawa. To znaczy się plazma albo właściwie to pokażę, ponieważ mam już niewiele czasu, pokażę wam ten efekt Tiles, bo on jest dosyć ciekawy. Przejdźmy. Znaczy ciekawy, jest troszeczkę leży odłogiem, jest taki niewykorzystany, tak? Make run. O. Patrzcie, co tu się dzieje. Tło. To są właśnie te. Tło to jest taka uproszczona UV mapa. Tylko z pikselami 8x8. Przy czym każdy piksel jest RGB. Tak? Czyli jest pełne 12-bitowe. Widać, że się kręci w jedną stronę, w drugą stronę tam te paski. Natomiast na wierzch jest narzucona bitmapa jednokolorowa, tylko po to, żeby przesłonić tło, tak? No bo to jest tak, że my ustawiamy kolor tła na 8 pikseli, zmieniamy kolor tła, 8 pikseli, i tak dalej, tak? I pobieramy jeden bitplan, co nam nie konfliktuje z tym, że możemy tak często koperem wykonywać instrukcje. I w związku z tym ja mogę sobie jednym bitplanem nałożyć tam, prawda, tą odpowiednią wartość, tą maskę na tło, tak? No i dobrze, to teraz sobie popatrzmy, jak to jest zrobione pod spodem, a przynajmniej ta część koperowa, tak, bo ona nas głównie interesuje. Więc ona jest zrobiona w ten sposób, że pyk, i trzeba to odgrzebać. No dobrze, czyli znowu szukamy w Unity, jak to jest robione, o, new coplist, i ja coś tutaj robię, ojej, znowu tak, dobra,
jakiegoś copweighta użyłem. Tutaj jest jakieś dziwne wyjaśnienie, że jakieś bugi obchodziłem. ale tak, ale ponieważ moja pamięć jest nietrwała, to sobie zostawiłem jakieś komentarze, żeby nie wyłysieć, jak dobrać do tego efektu i próbować go modyfikować. No i tutaj widzicie, że tutaj się jakieś ciekawe rzeczy dzieją. A patrzcie, ojejku, ja coś wpisuję do COP2LC. To jest bardzo ciekawe, nie pamiętam tego. Jest nawet skip. Kurczę, widzicie, to sam jestem w stanie siebie zaskoczyć od zakodowania tego efektu. Ale z grubsza widać, że tak naprawdę główną częścią tego wszystkiego jest właśnie to. To znaczy się, że ja sobie tutaj wpisuję kolor tła. Tak, zdaje się, że kolor tła, albo kolor tła, albo pierwszy kolor sobie przepisuję. Tak, chyba pierwszy kolor sobie przepisuję. No i teraz jest tak, że tutaj podaję 0, dlatego że ja później będę w pamięci zaglądał do tej koperlisty i w pętli głównej po prostu będę w tej koperliście, po prostu pod nogami będę mu podmieniać te instrukcje temu koperowi. Że w to miejsce, gdzie w move'ie jest 16-bitowa dana, ja tam będę wkładać kolory. I te kolory po prostu będzie zapisywać. To najprawdopodobniej to, dlaczego tutaj jest copskip i ta cała reszta, to najprawdopodobniej jest po to, żeby zrobić 8 razy powtórzyć ten sam kawałek tego programu. Żeby po prostu mi rozciągnąć daną linię, którą wygeneruję koperem 8 razy. Tak, żeby po prostu zrobić kafle 8x8. A żeby mój bufor, w którym trzymam kolory, no nie musiał być taki, że po prostu jest 8 razy to samo wpisane. Tak, jest 8 razy taka sama. Taki sam wiersz, tak? Więc najprawdopodobniej to jest tutaj po to. No, trzeba by było troszeczkę posiedzieć i jeszcze raz się zastanowić, czemu to tak wszystko wygląda, tak? No ale widzieliście, to jest właściwie, prawda, to jest właściwie trzon tego wszystkiego. Natomiast jak wygląda pętla główna? No jest update chunky, prawda, czyli ten bufor z tymi kafelkami 8x8. No i tu widać, prawda, że się już pod spodem dzieje jakaś magia, bo tam assembler, ale z grubsza to jest tak, że to jest UV map. No to jest jakoś zakodowany UV map. To nie jest nic ciekawego. Czyli po prostu wpisuję do poszczególnych instrukcji, wpisuję kolory RGB i w taki sposób generuję. Tutaj widzicie, że mam wersję czytelną i wersję mam wersję zoptymalizowaną nieczytelną, tak? I to jest bardzo dobry pomysł, żeby ten sposób kodować, tak? żeby zostawiać sobie oryginalną wersję, gdyby przyszło zmodyfikować efekt, tak? No dobra, to jeszcze coś ciekawego do pokazania. Może pokażmy ten standardowy efekt, który widzieliśmy również w tej produkcji Spaceballsów. Dosyć popularny efekt, który jest osiągany przy pomocy czego? Przy pomocy również kopera. No więc po pierwsze są, jak to się nazywa, są stripes na ekran. Tak? I to jest zrobione koperem. I tutaj zauważcie, że ja programuję kolor tła jeszcze przed widocznym obszarem ekranu, tak? Więc już wjeżdżam z lewej strony jakby kineskopu, już wjeżdżam, prawda, z gotowymi kolorami. No i to jest nic innego jak jakaś forma obracających się w przestrzeni, prawda, pasków, tylko że im bliżej obserwatora są, tym są jakby tam jaśniejsze, mają bardziej takie kolory, prawda, ustawione. Czyli jakoś sobie liczę w każdej linii, jakie mam paski, prawda, jakich są kolorów i programuję sobie koperlistę w ten sposób, że na każdą linię mam ten kolor ustawiony i to. Czyli na każdą linię mam po prostu zmiennik kolor tła.
tak, w zależności od tego, jak te paski sobie tam wewnątrz przeliczę. Drugi efekt, który też mocno bazuje na tym, to jest efekt prisms. Make run. Znowuż. Da, to jest ten efekt. Co tu się dzieje tak naprawdę? No? Okazuje się, że tu się dzieją dwie rzeczy. Po pierwsze, na każdą linię jest zmieniany wskaźnik, spod którego zostały pobierane bitplany, czyli mam skeszowane linie gdzieś z boku. I teraz w zależności od tego, jak sobie policzę te figury, tak? No to wiem, że no w tej linii ta figura ma taką szerokość. Więc wiem, gdzie mam to w pamięci, ustawiam tylko na to adres. Jeszcze się pytam, jak wygląda kąt względem źródła oświetlenia, żeby wiedzieć, jak jest oświetlone. W zależności od tego wybieram kolor. Czyli można się spodziewać, że co linię ekranu mam tutaj sztuczkę w stylu zmień mi wskaźnik bitplanów, zmień mi kolor. I to wszystko. Tak? Reszta no to cała magia związana z tym, jak policzyć tą resztę. No i możemy sobie jeszcze sprawdzić na szybciutko ten efekt, jak on się tam nazywał? Prisms, tak? Prisms, możemy zobaczyć. Prisms, czy to jest zgodne z naszymi oczekiwaniami? No popatrzcie, czekam sobie na określoną linię, a ustawiam co? Ustawiam kolor. Z jakiejś przyczyny jeszcze wpisuję do BPL-cona jakąś wartość, ale to nieważne, to jest bitplane control, prawda? Po czym ustawiam wskaźnik bitplanów, pobierz mi tam skądś. I później pewnie będę jakoś tak robić w pętli głównej, bo to też jest ciekawe, bo to jest tylko przygotowanie. To jest tylko przygotowanie tej kopernisty, tak? To znaczy się, to jest tylko mój template w pamięci, którego ja będę wymieniał, jak będę sobie te poszczególne klatki liczył, tak? A więc muszę sobie zapamiętać gdzieś jakieś adresy, gdzie mi się te poszczególne ciągi instrukcji w tej koperliście zaczynają, bo później będę modyfikować, tak? Czyli dla każdej linii ekranu zapamiętuje się, gdzie jest przechowywana koperlista dla tej linii, tak? Wiem, że w niej jest ileś instrukcji, wiem po prostu z góry. I później, jak mamy render prisms, to render prisms składa się tego, że draw prism faces. No i tu się coś dziwnego dzieje, prawda, ble, 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 jakiś kod jest liczony, jakieś są wybierane, jakiś kolor jest wybierany, po czym bez znieczulenia gdzieś powinienem, ojej, o, to jest draw visible spans, to jest ta procedura, tak? No i ta procedura, tak jak widzicie, modyfikuj mi tą instrukcję, wpisując kolor, zmodyfikuj mi tą następną instrukcję, wpisując tam jakąś wartość, po czym zmodyfikuj mi następną instrukcję w taki sposób, że tam wpisuję adres bitplane odpowiedniego, tak? Czyli tą skeszowaną linię, którą mam gdzieś tam wyrysowaną. Bitmapa wygląda w ten sposób, że to po prostu jest. Ta bitmapa najprawdopodobniej, jak ją wyrenderowałem w pamięci, ale już nie pamiętam, to jest bitmapa, gdzieś bitmapy mam w pamięci, powiedzmy, że to jest taka bitmapa, to ona wygląda po prostu w ten sposób. I to mam w pamięci. Ja tylko pamiętam, że ta linia ma taką szerokość, ta linia taką, po prostu mówię, tu proszę, wyświetl, tak? I to wszystko. Także widzicie, że te techniki, jak ma się tą maszynkę w postaci Amigi, to myślenie o renderowaniu obrazu jest takie no, mocno nietypowe, tak? To nie jest coś na zasadzie, narysuję sobie piksel i będzie fajnie, no nie?
No właśnie nie. No w większości przypadków to polega na tym, żeby odpowiednio skonfigurować ten sprzęt. Ma się po prostu jakieś dane w pamięci, tylko po prostu się go odpowiednio konfiguruje sprzęt. Mając właśnie tego kopera i się go tam zmusza, to teraz to teraz tamto, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Mogę wam jeszcze jeden efekt pokazać związany z koperem, który w pewnym sensie uważam za... To jest w pewnym sensie rozwinięcie Prisms. Tej samej idei co Prisms, natomiast wygląda być może ciekawie. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać. To jest ten sam efekt. Prawie, że ten sam efekt. Tylko trochę inaczej dane przygotowane w pamięci. Czy bitmapa to jest po prostu paski? Tak. Tak, tak. Bitmapa to są po prostu paski. Okej. Mam po prostu w pamięci można powiedzieć, że jest po prostu narysowane coś takiego, że mam tutaj mam, a tylko to będzie słabo widać, prawda? Że mam takie paski takiej szerokości, a i mam inne linie, gdzie paski są takiej szerokości. Prawda? Ja po prostu pamiętam, w której linii jakie paski, plus mam gdzieś tam przeliczone zety, żeby względem tego zeta obliczyć sobie, tak? Żeby sobie obliczyć prawda, głębie i którą paletę kolorów wziąć do pokolorowania tego czegoś, prawda? Więc możliwości, więc to jest w ogóle jedna z moich ulubionych technik renderowania na Amidze, tak? Czyli wymyśl jakiś kształt i pomyśl po tym, jak go pokolorować, tak? Przy czym ten kształt powinno się go dać skeszować w pamięci, jego wszystkie aspekty, prawda? No i wtedy te efekty, one są płynne, tak? Jakby się dobrze docisnął ten efekt, być może on się teraz zmieści w dwóch rastrach. Być może jakbym go docisnął, to by się zmieścił w jednym, więc byłby ultra płynny, tak? 50 klatek na sekundę na Amidze, to jest taki wow, prawda? To robi ten efekt. Dobra, posłuchajcie. Czy macie jakieś pytania, zanim zakończymy? Bo już widzę, że troszeczkę przedłużyłem. Czy jakieś te pytania do kopera, czy... Nie, już wam nic nie przychodzi. No dobra, to dziękuję wam na dzisiaj i kończymy na górę.